Pozwólcie, że tak przypomnę, bo ostatnio mówiliśmy sobie generalnie o księdze Hioba, o postaci Hioba. Powiedzieliśmy sobie również o tej strukturze w księgi. Powiedzieliśmy sobie właśnie, że ona jest ułożona w takim schemacie jakby góry, że po jednej i po drugiej stronie możemy zobaczyć te same wątki. Tak, i na samym początku możemy czytać o Hiobie, jego rodzinie i dobytku, i po drugiej stronie sama końcówka księgi jakby też to przedstawia. Trochę wyżej widzimy, że Hiob stawia się za swoimi dziećmi. Mówiliśmy sobie o tym, że jest takim patriarchą, kapłanem swojej rodziny. A po drugiej stronie Hiob stawia się za swoimi przyjaciółmi, chociaż zastanawialiśmy się, czy to przyjaciele. Dzisiaj jeszcze będziemy bardziej wchodzić w ten wątek, czy to przyjaciele, czy nieprzyjaciele. Ostatnio też mówiliśmy sobie o początku konfliktu, o tej zakulisowej, czytaliśmy sobie te zakulisowe sceny, które miały miejsce w niebie, jak Bóg przekazał Hioba i wszystko, co ma w ręce diabła. Natomiast po drugiej stronie właśnie czytamy o końcu konfliktu i ostatnio też mówiliśmy sobie, że walka nie skończyła się na tym, kiedy na Hioba spadły te wszystkie tragedie, ale widzieliśmy, że on również później wykorzystywał żonę Hioba, później wykorzystywał przyjaciół Hioba, żeby go jeszcze w jakiś tam sposób doprowadzić do upadku, żeby złorzeczył Bogu. I dzisiaj co zrobimy, to skupimy się na ludzkich mowach. Ja tutaj źle zapisałem, tu nie powinno być 25, ale jakaś inna liczba, nie wiem, pomyliło mi się. W każdym razie te rozdziały to 35 rozdziałów. Tak? Te ludzkie mowy, ludzkie dialogi, kłótnie Hioba z jego przyjaciółmi to 35 rozdziałów. I dzisiaj jeszcze mam nadzieję, że nie zajmie nam to zbyt długo czasu, ale skupimy się na najpiękniejszym fragmencie w tej księdze. To są 4 rozdziały boskiego monologu. I dopiero wtedy jakby w życiu Hioba znowu pojawia się słońce, te burze ustają. I co jeszcze ważne, pozwólcie, że też przypomnę, bo staraliśmy sobie wyciągnąć jakieś myśli, jakieś wnioski też dla swojego życia. Powiedzieliśmy sobie, że no może niekoniecznie na każdego z nas przychodzą takie tragiczne burze, ale kiedy czytamy proroctwa biblijne, to możemy zobaczyć, że tak czy inaczej Biblia zapowiada, że na cały ten świat przyjdą burze, prawda? Proroctwa zapowiadają, że będzie wielki ucisk, proroctwa zapowiadają, że będzie kryzys ogólnoświatowy, że będą spadały plagi. Biblia mówi o tym, że to też szczególnie będzie dotykało wierzących, że nie będą mogli kupować ani sprzedawać. Tak jakby Biblia zapowiada ogólnoświatowy kryzys i mówiliśmy sobie o tym, że mnóstwo ludzi będzie, kiedy będą w tym kryzysie, kiedy może pewne komforty będą im zabierane, to będą złorzeczyli Bogu, prawda? Tam w Księdze Apokalipsy kilka razy mamy taki zapis, że kiedy plagi spadają na ziemię, to ludzie złorzeczą Bogu. I o to w zasadzie szła walka, prawda? Czy Hiob będzie złorzeczył Bogu, czy będzie Boga mimo wszystko błogosławił? I to, co też siostra Halina wyraziła w tym wierszu, jeżeli dla Hioba rodzina czy dobytek byłby wszystkim, to kiedy straciłby to, to z pewnością by złorzeczył Bogu, tak? Ale jego życiem był Bóg, tak? Bo on stracił i rodzinę, i dobytek, i zdrowie, a mimo to wielbił Boga, tak? Jego życiem nie były te wszystkie rzeczy, które, czy osoby, które otrzymał od Boga, ale sam Bóg. No dobra, i teraz chciałbym, żebyśmy sobie zadali też takie pytanie, jak długi czas Hiob cierpiał?
Bo kiedy czytamy to sprawozdanie, to widzimy coś takiego, że jakby w ciągu spadają na niego po kolei wszystkie te tragedie, prawda? Tam czytamy coś takiego, że jeden sługa nadbiega, mówi, że tam pozabijali twoje sługi, że okradli cię. Jeszcze nie skończył mówić, to zaraz drugi nadbiega, ten jeszcze nie skończył mówić, jeszcze trzeci nadbiega, czwarty, jakby wszystko dzieje się niemalże w jednym dniu. Później zaraz czytamy, że jest chory, później czytamy, że przychodzą jego przyjaciele, siedzą 7 dni w milczeniu, później zaczynają się te wszystkie dialogi. No i można by powiedzieć, no nie wiem, no one są dosyć długie, jak sobie powiedzieliśmy, no ale ile oni mogli rozmawiać? Nie wiem, z dzień, z dwa? Dłużej chyba nie. Dłużej chyba nie. I później na końcu tych dialogów Bóg przychodzi, a później zaraz czytamy, że znowu Hiob ma dzieci, znowu ma dobytek jeszcze większy. I wiecie, tak jak czyta się Biblię, to można by stwierdzić, że to działo się, nie wiem, w tydzień, prawda, cała sytuacja się wydarzyła. Czy Księga Hioba odpowiada nam na to pytanie, ile te tragedie Hioba trwały, jak one długo były rozciągnięte właśnie w czasie. Nie mamy oczywiście jakiegoś takiego bezpośredniego fragmentu, który by mówił, że Hiob, nie wiem, tam cierpiał 3 miesiące. Ale jest jedna taka wskazówka w 7 rozdziale, kiedy sam Hiob w 3 wersecie mówi takie słowa. Tak, ja przez całe miesiące doznawałem niedoli, a noce męki były mi przeznaczone. On mówi o całych miesiącach, prawda? Nie wiemy, ile tych miesięcy było. Mówi tutaj o nocach męki, czyli też pewnie niejedna nieprzespana noc ciągnęła mu się, dłużyła. I chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę zastanowili się, w jaki sposób mogły wyglądać te miesiące. W jaki sposób mogły wyglądać te miesiące, tak? Czyli to jest ten czas, od kiedy na Hioba spadły te tragedie, aż do momentu, kiedy przychodzą jego przyjaciele. Tak? I co się wtedy działo? Jest kilka takich fragmentów w Księdze Hioba. Dzisiaj generalnie będziemy sporo czytać, żeby to jakoś uchwycić. W jaki sposób te miesiące wyglądały? Czytamy tutaj tak. Moi bracia trzymają się z dala ode mnie, a moi znajomi stronią ode mnie. Moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu zapomnieli o mnie. Domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego, w ich oczach stałem się cudzoziemcem. Gdy wołam na mego sługę, nie odzywa się. Sam muszę go błagać. Moim oddechem brzydzi się moja żona. Jestem wstrętny swoim rodzonym braciom. Nawet mali chłopcy mną gardzą. Gdy powstaję, urągają mi. Wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną, a ci, których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie. Zatem można zobaczyć, że Hiob mało tego, że doświadczył tych wszystkich tragedii w swoim życiu, to jeszcze na dodatek on opisuje, że wszyscy się od niego odwrócili. Prawda? Że nawet słudzy go ignorują, żona brzydzi się jego oddechem, jego bracia nie przyznają się do niego. Zatem jeszcze taka dodatkowa pustka, prawda, jest. I chyba nieraz tak jest, prawda, że kiedy człowiek cierpi, to nieraz może być coś takiego, że ludzie go unikają z tego powodu, no bo nie wiedzą, jak się zachować nawet. Prawda? Może nawet nie mają złych intencji, chociaż tutaj, wiecie, tutaj pamiętamy, jak wcześniej ludzie patrzyli na cierpienie człowieka czasami tak bardzo zero-jedynkowo, a zwłaszcza jak takie tragedie przyszły, no to ewidentna boska kara przyszła na niego. Tak? Więc czemu mamy go tutaj w jakiś sposób wspierać? Dalej jeszcze czytamy w 30 rozdziale. Teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody. Prawda? On nawet mówi o jakimś marginesie. Wiecie, wcześniej jest taki jeden cudowny rozdział w Księdze Hioba, kiedy Hiob wspomina swoje te świetlane lata, te dobre czasy i on tam opisuje, jakim szacunkiem cieszył się wcześniej. Natomiast tutaj mówi, że szacunek u ludzi stracił totalnie.
W tym samym rozdziale 3 czytamy: w nocy czuję przeszywający ból w kościach, dokuczliwe cierpienie nie ustaje. No właśnie, tak, te noce na pewno się ciągnęły. Jeżeli kiedyś bolało cię coś tak bardzo, że nie mogłeś spać, a nie wiedziałeś jeszcze, co to jest, i mogły ci przychodzić różne dziwne myśli do głowy, to możesz tak trochę utożsamić się z tym, co przeżywał Hiob. W 23 rozdziale czytamy: oto gdy idę naprzód, nie ma go, a gdy się cofam, nie zauważam go. Gdy szukam go po lewej stronie, nie dostrzegam go. Gdy się ukrywa po prawej, też go nie widzę. No właśnie, tak, bo musimy sobie też powiedzieć, jaki obraz Boga Hiob w tamtym czasie miał. Kiedy spadają na niego te wszystkie tragedie, w jaki to sposób kształtowało jego obraz Boga? Tak, co się działo w takim duchowym życiu? Prawda? On jakby daje do zrozumienia, że on nie czuje Boga, że nie widzi Boga, że nie słyszy Boga. Wtedy, kiedy najbardziej by go potrzebował, a tutaj Bóg w jakiś sposób zdystansował się, milczy. A mało tego, że milczy. Patrzcie na ten kolejny fragment, gdzie napisał tak: wiedzcie, że to Bóg niesprawiedliwie oprzeć się ze mną i omotał mnie swoją siecią. Gdy krzyczę gwałtu, nie otrzymuję odpowiedzi. Gdy wołam o pomoc, nie ma sądu. Zagrodził mi drogę, tak że nie mogę przejść. A nad moimi ścieżkami roztoczył ciemności. Pozbawił mnie mojej czci i zdjął koronę z mojej głowy. Bije mnie ze wszystkich stron, tak że ginę. Jak drzewo wyrwał moją nadzieję. Uniósł się gniewem przeciwko mnie i zaliczył mnie w poczet swoich wrogów. Pomóżcie mi. Jak byście nazwali? Jaki obraz Boga miał wtedy Hiob? Jak patrzył na Boga? Mhm. Jak Hiob patrzył na Boga? Że jest niesprawiedliwy. Tak, mówi, niesprawiedliwie się oprzedł ze mną. Mhm. No właśnie, omotał, to są takie słowa. Tutaj nawet ta ostatnia fraza, zaliczył mnie w poczet swoich wrogów. Czyli jakby no, on patrzy na Boga w taki sposób, że no, Bóg stał się jego wrogiem. Że Bóg patrzy na Hioba i widzi w nim wroga. Czy Hiob wątpi w istnienie Boga? Nie. Prawda? On nie idzie w ateizm, ale wątpi w jego dobroć i miłość. Prawda? On nie ma problemu z tym, żeby powiedzieć, że Bóg istnieje, ale on, kiedy patrzy na swoje doświadczenie, kiedy przechodzi przez to doświadczenie, to ma problem, żeby pozytywnie odpowiedzieć na takie pytanie, czy Bóg mnie kocha? Prawda? Czy Bóg mnie kocha? Jakbyście zapytali wtedy Hioba, czy Bóg mnie kocha, to co by odpowiedział? Prawda? No. No właśnie, można zobaczyć takie mieszane stwierdzenia. I pozwólcie, że teraz przejdziemy, tak całościowo będziemy chcieli zobaczyć te dialogi w Księdze Hioba, te 35 rozdziałów. I je można podzielić na takie 3 sekcje. Tutaj Hiob oczywiście rozpoczyna ten szereg dialogów. Pamiętamy, że oni przez 7 dni milczeli i w pewnym momencie Hiob po prostu się odzywa. I pamiętacie, co Hiob robi za pierwszym razem, kiedy on otwiera usta? O właśnie, Hiob przeklina dzień swoich narodzin. Tak, on nie przeklina Boga, bo to jest różnica, tak? On nie przeklina Boga, on nie złorzeczy Bogu, ale on po prostu przeklina dzień swojego narodzenia. I później zaczyna się właśnie szereg dialogów. Tutaj mamy tych 3 przyjaciół Hioba. Najpierw odzywa się Elifas, później Hiob odpowiada, później Bildad się włącza, później Hiob odpowiada, później jest Sofar, później znowu Hiob. Tutaj widzimy taką samą sekwencję. Tutaj też w sumie widzimy taką samą sekwencję, tylko że zamiast tego Sofara, tego trzeciego, pojawia się Elihu.
I chociaż on wypowiada się tylko jeden raz, to można by się zastanawiać, czy nie mówi najdłużej. Patrzcie, ile rozdziałów. Sporo, tak? Więc robi jeden długi monolog i dzisiaj też będziemy chcieli trochę zatrzymać się nad, generalnie nad tą postacią Elihu, nad tym, co on wypowiadał, ale to jest właśnie ta lwia część Księgi Hioba, którą trudno zrozumieć. Ona jest taka czasami chaotyczna, te wątki są tak czasami no właśnie rozstrzelone, trudno ugryźć nieraz sens tych wypowiedzi. Ja oczywiście będę chciał przedstawić pewne wybrane fragmenty z tych dialogów, żebyśmy właśnie mogli coś zobaczyć. Pierwszy wypowiada się Elifas. Zaraz na dzień dobry, kiedy Hiob właśnie zaczął przeklinać dzień swojego narodzenia, on powiedział tak. Czy to cię zmęczy, gdy będziemy rozmawiali z tobą? Lecz któż zdoła powstrzymać się od słów? Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość. Ponieważ ciebie to dotknęło, trwożysz się. Czy twoja bogobojność już nie jest twoją ufnością, a twoją nadzieją nienaganne twoje postępowanie? Patrzcie, to są te dwie cechy, które też Bóg wymienia, tak? Że Hiob był bogobojny, był nienaganny. Przypomnij sobie, kto kiedy będąc niewinny zginął, albo gdzie ludzie prawi, to też kolejna cecha, która jest przypisana Hiobowi przez Boga, byli wytępieni. Jak daleko spojrzeć ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Jak byście ocenili tę wypowiedź? Ujdzie jeszcze? Czy już trochę za mocna? Czy już może niestosowna trochę w tej sytuacji? No. No właśnie, prawda? Już można zobaczyć, ona jest na razie bardzo delikatna. Ona jest jeszcze delikatna. Zobaczymy, że tam z każdym rozdziałem emocje rosną, to spięcie narasta i padają coraz ostrzejsze słowa. I zapamiętajcie sobie to, jak Elifas tutaj mówi do Hioba. Tak? Jak on mówi do Hioba? Opadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś, ta, na duchu krzepiłeś osłabione ręce. Prawda? Czyli patrzy na Hioba i jakby mówi, jesteś naprawdę w porządku gość, prawda? Jesteś naprawdę w porządku gość, więc nie trać teraz nadziei, kiedy na ciebie to spada wszystko i tak dalej. Bildad, słuchajcie, on swoją pierwszą wypowiedź już trochę mocniej rozpoczął, bo on mówi tak, gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku, lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się on ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie, a choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. Jak można powiedzieć to człowiekowi, który stracił wszystkie swoje dzieci? Prawda? Twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Chociaż właśnie w Biblii nie czytamy o czymś takim. Prawda? Mówiliśmy sobie, że no, robili uczty, nie wiemy jak one wyglądały, tak? Ale Hiob za każdym razem zbierał ich na nabożeństwo, gdzie mogli jednać się z Bogiem. Sofar. On też zaczął dosyć mocno. Mówi do Hioba, czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia i gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić? Prawda? Zwróćcie uwagę. Gdy ty szydzisz, w taki sposób odbierali słowa Hioba. Gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, i to jest mocne, że Bóg żąda mniej za twoje winy, niż zasługujesz. Prawda? Czyli mówi mu, słuchaj, jakby Bóg naprawdę chciał być tak sprawiedliwie z tobą postąpić, to jeszcze gorsze rzeczy by na ciebie przyszły. Prawda? Ale wyczucie, ale empatia.
Druga wypowiedź Elifaza. Tak? Powiedzieliśmy sobie, że na początku była taka całkiem w porządku, znaczy uszłaby jeszcze, ale teraz 4-6 werset z 15 rozdziału. Przecież ty podważasz bojaźń Bożą i podrywasz życie modlitewne. Twoja wina czyni wymownymi twoje usta. Posługujesz się mową przebiegłych. Potępiają ci twoje usta, a nie ja. Twoje własne wargi świadczą przeciwko tobie. Patrzcie, że oni chcą... Elifaz, tak? On chce przypisać Hiobowi jakby no, grzech, winę związaną z tym, co on mówił. Być może pamiętacie, bo my sobie to też mówiliśmy tydzień temu, że kiedy Bóg na końcu już wypowiadał się o Hiobie, to mówił, że Hiob mówił prawdę. Prawda? Mówił prawdę. Bildad, druga wypowiedź. A jednak światło bezbożnego gaśnie i nie świeci się płomień jego ogniska. Choroba zżera jego skórę. Pamiętacie, na jaką chorobę był cierpiał Hiob? Miał wrzody na całym ciele, trąd. No niby nie mówi do niego Hiobie tak bardzo bezpośrednio. Mówi to w trzeciej osobie, ale wiadomo, o co chodzi. Tak, wiadomo, o co chodzi. Choroba zżera jego skórę, śmiertelna choroba zżera jego członki. I patrzcie na kolejną wypowiedź Elifaza. Pamiętacie jeszcze tą pierwszą, to jest jego trzecia wypowiedź. Czy to raczej twoja złość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich obdzierałeś z szat. Zmęczonemu nie podałeś wody i głodnemu odmawiałeś chleba. Domożnego należała ziemia, a uprzywilejowany mieszkał na niej. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękoma, a ramiona sierot były miażdżone. Dlatego otaczają cię zewsząd sidła i ogarnia cię nagły strach. Patrzcie, to jest ten sam Elifaz. Elifaz, który kilka rozdziałów, no czy tu już no, około 20 rozdziałów wcześniej, mówił takie słowa: oto sam wielu podnosiłeś na duchu, krzepiłeś osłabłe ręce, upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. Mówił o bogobojności, o nienaganności. Skąd ta zmiana, tak? Skąd ta zmiana, że tutaj taki obraz Hioba, gdzie po prostu wymalował go jak jakiegoś złoczyńcę, a tutaj naprawdę pozytywnie się o nim wypowiada. Co za zmiana? No i słuchajcie, i jest jeszcze ten Elihu, nowa postać. Skąd się wziął? Tego nie wiemy. Prawdopodobnie przyszedł później. Co wiemy o Elichu? Że był najmłodszy z całego tego grona. Czytamy, że Bóg w takim ostatecznym sądzie nad przyjaciółmi Hioba jakby nie wlicza też Elichu, prawda? Wymienia Elifaza, Bildada i Sofara, ale nie mówi o Elichu. Właśnie czytamy, że Bóg rozgniewał się na tych trzech przyjaciół, o Elichu milczy. Czytamy też, że Elichu się rozgniewał na swoich trzech przyjaciół, ale tylko dlatego, że nie potrafili dać odpowiedzi Hiobowi. I słuchajcie, i jeżeli chodzi o postać Elichu, to są bardzo różne teorie na jego temat. Kim on jest? Kim on jest? Wiem, że w naszym kościele też adwentyści mają różne teorie na temat Elichu. Pozwólcie, że kilka takich przytoczę, na przykład taki w starożytności Rabbi Akiba widział w Elichu Bileama, tego proroka z Księgi Liczb. Zapytacie, na jakiej podstawie? Odpowiem, że nie wiem. Nie wiem, jak połączył te dwie postacie. Inny rabin widział w nim Izaaka. Niektórzy widzą w nim samego Jezusa. Nawet właśnie czytałem jakiś czas temu książkę na temat Hioba. I właśnie tam autorka tak mocno artykułowała, że to jest Jezus, prawda? Że to jest Jezus, że ten Elichu to jest Jezus.
No, generalnie też niektórzy tacy chrześcijańscy teolodzy, bibliści widzieli w Elichu taki antytyp Chrystusa. Ale słuchajcie, jest też taki apokryf Starego Testamentu, który pochodzi z pierwszego wieku naszej ery, który nosi tytuł Testament Hioba. I słuchajcie, to jest ciekawe, bo Elichu tam się pojawia jako taka satanistyczna bestia. Jako no, agent diabła. A wy, gdzie byście najbardziej widzieli Elichu? Kim jest Elichu? Czy to po prostu jakiś kolejny przyjaciel? Ja nie mam ostatecznej odpowiedzi na to. Mam swój typ, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o to, żeby widzieć w nim Jezusa, to ja chciałbym, żebyśmy przeczytali mimo wszystko też kilka takich wypowiedzi tego człowieka i zastanowili się, czy jest jakaś różnica między tym, co on mówi, a co mówią jego trzej przyjaciele. Patrzcie, Elichu mówi tak. Gdzież jest taki mąż jak Hiob, który by tak chłonął bluźnierstwo jak wodę, który by tak się bratał ze złoczyńcami i obcował z bezbożnymi? Powiedzcie, czy to pasuje do Jezusa, żeby Jezus mówił o Hiobie takie słowa? Nie bardzo, prawda? Nie bardzo. Dalej mówi, ludzie rozumni powiedzą mi i każdy mąż mądry, który mnie słucha, powie, Hiob mówi nierozsądnie, a jego słowa są nierozważne. Niechże będzie Hiob bezustannie doświadczany, gdyż odpowiada jak ludzie złośliwi. Dodaje bowiem odstępstwo do swojego grzechu, urąga głośno pośród nas i coraz więcej mówi przeciwko Bogu. Podobnie Elifas bodajże, tak, on chciał wmówić Hiobowi, że on właśnie bluźni przeciwko Bogu, tak, że zło rzeczy, to, co chciał, to do czego chciał szatan doprowadzić Hioba. Tak? On też idzie w tę stronę, że on coraz więcej mówi przeciwko Bogu. Hiob otwiera usta do pustej mowy i w sposób nierozumny mnoży słowa. Więc w taki sposób wypowiada się Elichu. Nie szczędzi słów przeciwko Hiobowi. To było jego zdanie na temat Hioba, na temat tych mów Hioba. Natomiast Bóg powiedział, nie mówiliście o mnie prawdy jak mój sługa Job. Nie mówiliście o mnie prawdy jak mój sługa Job. Dlatego słuchajcie, no ja... Ostatnio też mówiliśmy sobie, że tych trzech przyjaciół no, było narzędziami diabła w jakiś sposób, żeby Hioba jeszcze bardziej atakować, żeby go jeszcze, wiecie, zdeptać. Jak Hiob leżał, to żeby go jeszcze skopać, żeby w końcu może wyszło z niego jakieś słowo złorzeczenia Bogu. Tak? I można zobaczyć, że Elichu w sumie cały czas też tą strategię realizuje. Żeby w jakiś tam sposób wyprowadzić Hioba z równowagi. I Hiob tak mówił do nich, jak długo będziecie dręczyć moją duszę i gnębić mnie słowami, już 10 razy znieważyliście mnie i nie wstydzicie się mnie krzywdzić. On mówi, że oni go dręczą, gnębią, że 10 razy go znieważyli i go krzywdzą. Prawda? Więc w taki sposób czuł się Hiob, jeżeli chodzi o te relacje ze swoimi przyjaciółmi. No właśnie, on w tej sytuacji nie doświadczył ich przyjaźni, ale doświadczył ich wrogości. Dlatego mówiliśmy sobie, że no właśnie, czy oni przynajmniej w tej sytuacji okazali się jego przyjaciółmi, czy bardziej wrogami. Ale no powiedzmy sobie też szczerze, że oni wszyscy mieli dobre intencje, bo oni po prostu wszyscy chcieli zrozumieć, dlaczego Hioba spotkało to, co go spotkało, prawda? Oni wszyscy chcieli po prostu zinterpretować to w jakiś sposób. Ich interpretacja wyglądała w taki sposób, mówili, Hiobie, ty cierpisz, no to musiałeś zgrzeszyć, prawda? Twoi synowie, córki zginęły, no bo musieli zgrzeszyć. Natomiast interpretacja Hioba, tak, była, no cierpię owszem, ale no nie zgrzeszyłem.
Mówiliśmy sobie też ostatnio, tak, że Hiob nie uważał się za bezgrzesznego człowieka, wspominał na przykład o grzechach swojej młodości, ale no generalnie prowadził życie zgodne z Bożą wolą, był naśladowcą Boga i właśnie to jest to. Tak? Oni nie mieli tego przywileju, że zostały odkryte te kulisy, jak my czytamy Księgę Hioba, możemy zobaczyć, co na początku działo się w niebie. Możemy zobaczyć ten dialog między Bogiem a szatanem. Już troszkę więcej to rozumiemy, ale oni w ogóle nie wiedzieli, tak, co się dzieje. I zwróćcie uwagę, że najtrudniej zinterpretować jest doświadczenie, kiedy akurat przez nie przechodzimy, prawda? Bo czasami człowiek się zastanawia, czy to od Boga, czy to od szatana. Niektórzy ludzie, kiedy przechodzą przez jakieś doświadczenie, oni nie mają problemu z tym, żeby powiedzieć, no to Bóg, prawda, to Bóg. Ale poznałem też takich ludzi, którzy może mają taką inną tendencję i bardzo często mówią, no to diabeł zrobił. Natomiast Księga Hioba też uczy nas, że możemy się pomylić w tej interpretacji. I nie tylko Księga Hioba nas z tego uczy, ale no jest szereg tekstów biblijnych, które pokazują ten problem. Ja chciałbym taki przykład podać jeszcze na razie, odejść z Księgi Hioba i przejść do pierwszej Księgi Samuela, kiedy Saul ściga Dawida. Tak, to czytamy, że doniesiono Saulowi, że Dawid przybył do Keili. Rzekł tedy Saul, wydał go Bóg w moją rękę, bo sam się zamknął, wchodząc do miasta, które ma bramy i rygle. Powiedzcie mi, czy Saul ma problem, żeby zinterpretować całą tę sytuację? Kiedy Dawid znalazł się w Keili i Saul się o tym dowiedział. Czy on ma problem, żeby zinterpretować to? Nie ma problemu, prawda? On nie ma problemu, on mówi, Bóg wydał go w moją rękę. No i moje pytanie, no bo znamy już przyszłość, tak, znamy dalszą historię. Czy rzeczywiście Bóg wydał Dawida w rękę Saula? No absolutnie nie, absolutnie nie. Dalej w 24 rozdziale, czyli w kolejnym rozdziale czytamy, że wziął tedy Saul ze sobą 3000 wojowników wybranych z całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic i doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą, Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Czy żołnierze Dawida mają problem, żeby zinterpretować to doświadczenie, tą sytuację? Oni nie mają żadnego problemu. Oni mówią, patrz, Boże obietnice się wypełniają teraz. Boże obietnice się wypełniają. To jest ten dzień, kiedy Bóg powiedział, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł z nimi zrobić, co tylko chcesz. No i pytanie, czy oni właściwie to zinterpretowali? No i dzisiaj możemy się kłócić. Tak, zobaczcie, że nawet dzisiaj, kilka tysięcy lat później, nie jest to takie proste, ale mimo wszystko Dawid kilka chwil później, czytamy, że ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego i rzekł do swoich wojowników, broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. Czyli zwróćcie uwagę, dla Dawida, chociaż uległ takiej pokusie, że uciął ten kraj płaszcza, ale nawet jak tylko kraj płaszcza uciął, to go sumienie ruszyło i trochę inaczej zinterpretował całą sytuację. Kto był bliżej prawdy? Możemy się zastanawiać. No właśnie, tak, ale to pokazuje, że trudno zinterpretować nieraz nam doświadczenia, kiedy akurat przez nie przechodzimy. Czasami łatwiej pewne rzeczy zinterpretować po, nie wiem, po kilku miesiącach, czasami po kilku latach czy kilkunastu latach. Jak widzisz, co dane doświadczenie przyniosło, jakie owoce tego były, prawda? A tak czasami to jest trudno, żeby nagle właściwie to zinterpretować. Tak? Dlatego bądźmy ostrożni, prawda? Bądźmy ostrożni. Jeżeli chcemy własne doświadczenie interpretować, kiedy chcemy zinterpretować doświadczenia innych ludzi. Wiecie, bo
I do dzisiaj, mimo że mamy Nowy Testament, i do dzisiaj nieraz jest myślenie tego typu, że o, ktoś cierpi, no to musiał coś tam przeskrobać, prawda? Zwłaszcza jeżeli to chodzi o innych ludzi, to łatwo nam w taki sposób interpretować pewne doświadczenia. Wiecie, jakiś czas temu no, ja miałem tam troszkę tych zawirowań ze swoim zdrowiem. I słuchajcie, no, mam takiego człowieka, któremu naprawdę poświęciłem wiele czasu. On tam mieszka niedaleko z Koczowa, kilka wiosek dalej. Wiele czasu mu poświęciłem, tak studiowałem z nim Biblię, modliliśmy się razem. Nieraz, jak miał jakieś tam problemy z pracą, pomagałem też finansowo. I słuchajcie, i w pewnym momencie, nie wiem czemu, tak, nie wiem czemu, ni z gruszki, ni z pietruszki, kiedyś pisze mi SMS-a, że to cię spotkało za jakieś tam właśnie twoje oszustwa i tak dalej. A ja otwieram szeroko oczy i mówię, o co mu chodzi, tak? O co mu chodzi? Ale sobie pomyślałem, no, interpretuję, tak? Interpretuję. Więc to jest jedna rzecz, tak? To jest jedna rzecz. Czyli mogliśmy zobaczyć, że to cierpienie Hioba, zamiast być jeszcze złagodzone przez tych przyjaciół, ono było jeszcze spotęgowane, że jeszcze psychicznie tak go chcieli zniszczyć. Bo fizycznie, powiedzmy fizycznie, chociaż psychicznie też, tak, po utracie wszystkich, ale oni chcieli go po prostu jeszcze dobić, tak, czy diabeł przez ich usta. Ale w tym wszystkim, w tych wszystkich dialogach, no nie będziemy już tego czytać ze względu na czas, ale jakbyście chcieli, możecie sobie sprawdzić na spokojnie. To mi się bardzo spodobało, że Hiob w tych zaciętych kłótniach ze swoimi przyjaciółmi ma przerwy na modlitwę. Być może zwróciliście na to nieraz uwagę, tak, że są te dyskusje, są te dialogi i w pewnym momencie Hiob nie rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, ale on zwraca się bezpośrednio do Boga. Tak, i bardzo mi się to spodobało. Mówimy, że modlitwa to taki oddech duszy. On schodził, prawda, na tą bitwę ze swoimi przyjaciółmi, no bo trudno inaczej też to nazwać, ale on od czasu do czasu robi oddech na modlitwę. I w tej modlitwie jest bardzo szczery, tak? On modli się o różne rzeczy. Wyrzuca swoje żale, swoje różne rozterki. Ale jeszcze kolejna piękna rzecz, że Hiob w swoim narzekaniu znajduje siły, aby podziwiać Boga. I moglibyśmy czytać kolejne właśnie fragmenty, gdzie jest właśnie opis, jak Hiob podziwia Boga. Podziwia przede wszystkim jego stwórczą moc. Że jest potężny, że jest wspaniały. I sobie tak myślę, to jest taka lekcja dla nas, tak? Kiedy przeżywasz jakieś kryzysy, kiedy przechodzisz przez burzę, tym bardziej znajduj czas, mimo wszystko znajduj czas na modlitwę i znajduj siły, aby pomimo tych ciężkich rzeczy, które na ciebie przychodzą, żeby zachwycić się Bogiem. Tak, Hiob musiał czuć się zagubiony, kiedy chciał zinterpretować te swoje doświadczenia. I ostatni monolog Hioba i ostatni rozdział, kiedy Hiob wypowiada swoje słowa, to on wzywa Boga na sąd. Tak, on wzywa Boga na sąd. Ostatni rozdział monologu Hioba to zdecydowane wołania o Boży sąd. I jakbyśmy sobie przeczytali, to jest chyba 31, nie, 31? Chyba 31 rozdział.
to tam wielokrotnie Hiob wypowiada taką frazę, że jeżeli byłem taki, 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 no to niech się stanie to i to i to. Prawda? I tak wiele razy coś takiego powtarza. I tak takimi słowami on po prostu wzywa, żeby Bóg go osądził, tak? Żeby Bóg po prostu zainterweniował w jego życiu. No i pytanie, jaka będzie odpowiedź Boga? Tak, jaka będzie odpowiedź Boga? Tutaj pozwólcie, że właśnie tutaj są te mowy i właśnie dochodzimy do tego ostatniego elementu, kiedy Bóg odpowiada. Kiedy Bóg odpowiada. Czytamy, że potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy, a no inne przekłady też używają tutaj słowa burza. A pamiętacie, tak, mówimy sobie, tam Hiob też powiedział, że on znalazł się w burzy, tak, tydzień temu czytaliśmy sobie ten fragment, kiedy Hiob to tak określił, tak, że znalazł się w burzy, że ginie w burzy. I wiecie, ja zawsze sobie to wyobrażałem w taki sposób, że oni tam gdzieś dyskutują z tymi przyjaciółmi i nagle Bóg po prostu, rzeczywiście tam jakieś tornado jest czy coś takiego i Bóg przemawia z tej zawieruchy. Natomiast kiedy przeanalizowałem właśnie sobie to słowo burza, że to w języku hebrajskim, to co sobie mówiliśmy, nie tylko oznacza taką fizyczną burzę, ale też to może oznaczać taką życiową burzę i w takich kontekstach jest to też używane. Hiob jest w burzy, tak? W burzy. I Bóg odpowiada pośród tej burzy, tak? Pośród tych wszystkich tragedii, pośród tych doświadczeń, które go spotkały. I pierwsze słowa, które wypowiada Bóg, to któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? To jest ciekawe. Tuż przed Bogiem wypowiada się właśnie Elihu. Można by się zastanawiać, do kogo Bóg kieruje te słowa. Czy on wypowiada je do Hioba? Być może też, tak? Być może też. Ale jestem przekonany, że głównie chodzi tutaj o wszystkie te mowy przyjaciół, chociaż prawdopodobnie o Hioba też, bo oni, jak mówię, wszyscy chcą zrozumieć to, co się dzieje, ale oni nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje. Prawda? Nikt nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje, a 35 rozdziałów mówią, prawda? 35 rozdziałów się kłócą i nie mają pojęcia, o czym się kłócą. To jest takie ludzkie. Nie? Czasami się kłócimy bez sensu. I Bóg mówi, że oni tylko przez tymi słowami bezmyślnymi oni zaciemniają to, co Bóg robi. Ale później zwraca się już bardzo bezpośrednio do Hioba, mówi, przepaść jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. No właśnie, Bóg kieruje wyzwanie do Hioba i Bóg wciela się w rolę ucznia. Mówi, słuchaj, będę cię pytał. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Tak? Wcześniej właśnie Hiob mówi, dlaczego ze mną spór wiedziesz? I słuchajcie, i to jest jedno z wielu pytań, które wcześniej Hiob zadawał Bogu. Tak? Dlaczego ze mną spór wiedziesz? Dlaczego spadły na mnie te wszystkie tragedie? Dlaczego mnie to spotyka? Powiedzcie mi, czy dzisiaj to nie jest też częste pytanie ludzi, którzy nawet są wierzący czy niewierzący? To jest bardzo częsty zarzut w stosunku do Boga. Dlaczego, nie wiem, małe dzieci cierpią? Dlaczego dobrzy ludzie cierpią? Dlaczego w ogóle tyle zła na świecie? I Hiob właśnie też w tych swoich wypowiedziach niejednokrotnie zadawał to pytanie. Jak odpowiadasz na takie pytanie, kiedy ktoś ci je zada? Bo zapewne często, no na pewno każdy z nas chociaż jeden raz w życiu spotkał się z czymś takim, że rozmawialiśmy z kimś, a ktoś mówi, no a dlaczego, prawda, tyle zła na świecie? Mamy nieraz, wiecie, ja nieraz długo myślałem, nawet mam jeden taki wykład, który jest odpowiedzią na to pytanie, wiecie, tak sobie wszystko ładnie ułożyłem, tak żeby później mieć w głowie, to tak, wiecie, jak ktoś mnie zapyta, żebym od razu miał taki schemat mojej wypowiedzi. Jak odpowiedział Bóg? Bo odpowiedź Boga
No, jest przedziwna. On mówi, oto hipopotam, którego stworzyłem. Powiedzcie mi, czy to jest dobra odpowiedź na problem cierpienia? Czy to jest, czy jesteście usatysfakcjonowani taką odpowiedzią na problem cierpienia? Kiedy Bóg mówi, patrz na hipopotama, którego stworzyłem. Czy tak odpowiadasz swojemu przyjacielowi, przyjaciółce, ateiście? A zobaczcie, Bóg nie szedł w jakiś taki właśnie uniwersytecki wykład, żeby wyłożyć Hiobowi, dlaczego zło jest na świecie, dlaczego dobrym ludziom też przytrafiają się złe rzeczy, ale mówi, patrz, oto hipopotam, którego stworzyłem. Ktoś mógłby powiedzieć, czy Bóg naprawdę nie ma lepszej odpowiedzi na problem cierpienia i zła na świecie? Słuchajcie, w dwóch rozdziałach Bóg mówi cztery rozdziały. Cztery rozdziały i Bóg zadaje Hiobowi w 38 i 39 rozdziale około 70 pytań. Ja je liczyłem w Biblii Warszawskiej, jest ich około 70. Niektórzy teolodzy, którzy na pewno lepiej znają hebrajski jak ja, twierdzą, że jest tam 77 pytań. To też jest ciekawe, prawda? W ogóle te rozdziały są piękne, jak one są skonstruowane, jak one są ułożone. Naprawdę najpiękniejsza część Księgi Hioba to właśnie monolog Boga. Czyli około 70 pytań Bóg stawia Hiobowi. One w sumie są retoryczne, tak? Bo wiadomo, jaka jest odpowiedź. I te pytania też można podzielić na takich 7 segmentów. 70 pytań, 7 segmentów. Pierwszy segment tych pytań mówi o tym, o stworzeniu ziemi. Tak? Bóg kieruje Hioba na stworzenie ziemi i na przykład pyta się, gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Drugi segment to Bóg zwraca uwagę Hioba na morze i na przykład zadaje takie pytanie, kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się wyszło z łona? Kolejny segment pytań to dotyczy wschodu słońca. Bóg pyta, czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce? Dalej Bóg zadaje pytania na temat takich niedostępnych rzeczy, między innymi na temat właśnie śmierci. Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i widziałeś bramy mroków? Dalej Bóg kieruje uwagę Hioba na pogodę i pyta się na przykład, kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi, ale tam o też innych, prawda, w warunkach pogodowych jest wzmianka. Bóg kieruje uwagę Hioba na niebo i mówi mu, czy znasz porządek nieba, albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi. Też kieruje na gwiazdy właśnie w tym ciągu tych pytań. No i oczywiście to jest najdłuższy fragment w tych dwóch rozdziałach, który dotyczy świata zwierząt. Pamiętamy, że Bóg zwraca uwagę Hioba na różne zwierzęta i na przykład zadaje pytanie, czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód lwiąt? Czyli myślę, że też płynie z tego bardzo ciekawa lekcja, bo Bóg po prostu przekierowuje uwagę Hioba właśnie na stworzenie, prawda? Jakby mówi, popatrz na to wszystko. Może to też jest jakaś taka cenna lekcja, żeby zwrócić uwagę, kiedy cierpimy właśnie na piękny świat, który Bóg stworzył. Słuchajcie, kiedy byłem na mojej pierwszej placówce w Bielsku Podlaskim i tam właśnie odwiedzaliśmy takiego pana z Hajnówki i on opowiedział mi niesamowite doświadczenie. Naprawdę, on jest osobą samotną, nie ma rodziny i opowiedział, że kiedyś wpadł w depresję. Wpadł w depresję i to się ciągnęło. Właśnie też opowiadał, że odwrócili się od niego przyjaciele, wtedy za bardzo nikt go nie odwiedzał. On no, nie radził sobie totalnie wtedy z życiem, ale mieszkał bardzo blisko Puszczy Białowieskiej. I słuchajcie, on mi opowiedział, że pewnego dnia znalazł sobie w sobie na tyle siły, że poszedł do tej puszczy, nie wiem, czy zabrał sobie coś do jedzenia, ale poszedł tam na 7 dni.
Spał tam. Później pokazywał nam te, mówił, że raz położył się na trawie, okazało się, że tam gniazdo kleszcze było. Mówił, wszędzie miał kleszcze. Wszędzie kleszcze, jak się obudził. Ale powiedział, był tam 7 dni, ale z tą przyrodą, tak cały czas był w tej przyrodzie. I on mówił, po tych 7 dniach po prostu ozdrowiał. Tak, jego psychika właśnie tak cały czas, będąc właśnie w tym pięknym stworzeniu, które Bóg nam dał, jego umysł jakoś się podniósł. No właśnie, Bóg kieruje uwagę Hioba na to wszystko, co stworzył. I te wszystkie pytania, te około 70 pytań, można podzielić na 2 kategorie. Czy wiesz, no tam czytaliśmy, czy wiesz to, czy wiesz tamto, a druga kategoria, czy możesz, czy możesz. I oczywiście, jakie są odpowiedzi na te pytania? Nie wiem i nie mogę, prawda? Nie wiem i nie mogę. Tutaj przykłady. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz, kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz, albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy. Inny przykład. Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? To jest ciekawe, że my żyjemy kilka tysięcy lat od Hioba i na większość z tych pytań cały czas człowiek nie potrafi udzielić odpowiedzi i na większość tych wyzwań, które Bóg tam stawia Hiobowi, cały czas trzeba sobie powiedzieć, że człowiek nie jest w stanie tego dokonać. Tak? To są retoryczne pytania, oczywiście na obydwie te kategorie pytań nasuwa się odpowiedź. Nie wiem i nie mogę. Dobra, tutaj to pominiemy, tam Bóg robi taką przerwę. I słuchajcie, jeszcze chciałbym tutaj, bo po pewnej przerwie, jak przechodzimy do rozdziałów właśnie następnych 40 i 41, do tej drugiej części wypowiedzi Boga, to tutaj Bóg zwraca uwagę na coś bardzo ważnego. Tak? On mówi do Hioba tak, czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem, przyozdób się w majestat i we wzniosłość, przywdziej chwałę i dostojeństwo, rozlej wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego i poniż go, spójrz na każdego pysznego i upokórz go, a skróż bezbożnych na ich miejscu. Wszystkich razem zagrzeb w prochu, zamknij ich oblicza w ukryciu. Wtedy ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić. Zwróćcie uwagę, co Bóg robi. Tak? On mówi, czy jesteś mocny jak Bóg i możesz, jak On, zagrzmieć głosem, przyozdób się w majestat i we wzniosłość. Tak? I tutaj mówi, no jak jesteś taki mądry, jak myślisz, że lepiej byś zachował się w mojej sytuacji, no to ukaraj wszystkich bezbożnych. I można by sobie zadać pytanie, ilu by zostało? Ilu by zostało ludzi? Ale tak jakby Bóg zachęca Hioba do tego, żeby się zastanowił, no dobra, jak byś postąpił na moim miejscu? Jak byś postąpił na moim miejscu? I wiecie, ja kiedyś i od pewnego czasu też to tak stosuję, kiedy ktoś mnie pyta, czy oskarża Boga o to, że jest niesprawiedliwy, właśnie, że tutaj małe dzieci cierpią, że właśnie ten problem cierpienia jest, warto zadać takiej osobie takie pytanie, no a powiedz mi, jak byś się zachował na miejscu Boga? Jak byś się zachował na miejscu Boga? Bo słuchajcie, rozwiązać problem grzechu, cierpienia, to nie jest prosta sprawa, tak? To nie jest prosta sprawa, żeby szanować ludzką wolę, wolność, żeby nie ingerować na zbytnio w to, co się dzieje, właśnie żeby ludzie mimo wszystko czuli się wolni, żeby służyli Bogu z miłości, a nie ze strachu, to nie jest prosta sprawa, żeby rozwiązać problem grzechu, cierpienia tak na dobre. I wiecie, jakiś czas temu, kiedy zadałem takie pytanie ateiście, i on główkował i w końcu mówi, no mam pewien pomysł. A ja nie jestem pewny, czy może nawet kiedyś mówiłem tutaj przy jakiejś okazji to. Ale on mi powiedział tak.
Myślę, że tak, że Bóg powinien dla tych wszystkich bezbożnych stworzyć taką alternatywną rzeczywistość, gdzie oni mogliby robić te wszystkie złe rzeczy, które chcą robić, ale że nie byłoby złych konsekwencji, prawda? Że wszyscy byli tam, żyli długo, szczęśliwie, wiecznie, by robili wszystkie najgorsze rzeczy, ale żeby wszyscy byli uśmiechnięci, zadowoleni i tak dalej. No i ja mówię mu, słuchaj, czyli ty masz takie, czyli ty chciałbyś powiedzieć Bogu, słuchaj, ja nie chcę mieć z sobą nic do czynienia, mam cię w nosie, mam w nosie twoje wartości, twoje prawo, ale ty masz mi błogosławić, tak? Mimo, że będę robił wszystko na przekór siebie. No i jak mu tak powiedziałem, no to jak mówi, że no może rzeczywiście to nie brzmi dobrze, tak? Ale przecież Bóg nie będzie błogosławił grzechu. Tak, bo Bóg nie chce uwiecznić grzechu, ale Bóg chce zakończyć problem grzechu raz na zawsze. Problem zła. Więc to nie jest takie proste pytanie. Tak, łatwo ludziom oskarżać Boga, ale daj lepsze rozwiązanie. No właśnie, co byś zrobił na miejscu Boga? I słuchajcie, te dwa rozdziały, 40 i 41, Bóg kieruje uwagę Hioba tylko na dwa zwierzęta. Na behemota i lewiatana. Ten pierwszy jest przetłumaczony jako, w Bibliach Warszawskich przynajmniej, jako hipopotam. Prawda? Oto stworzyłem hipopotama, to co sobie mówiliśmy na początku. A lewiatan jest przetłumaczony jako krokodyl. Czy to był hipopotam i krokodyl? Tego nie wiem, niekoniecznie. Bardziej wydaje się, że to jakieś prastare zwierzęta, gady, których dzisiaj już nie ma, może dinozaury. I generalnie, kiedy czytamy te dwa rozdziały, to możemy zobaczyć, że behemot to było najpotężniejsze zwierzę, które było na lądzie, natomiast lewiatan to było najpotężniejsze zwierzę w wodach. I o lewiatanie... No właśnie, tak? Są pewne rzeczy, które nie pasują do krokodyla, bo o lewiatanie jest powiedziane, że on zionął ogniem. Nie znam krokodyla, który zieje ogniem. Bardziej to, nie wiem, wygląda na jakiegoś wodnego smoka. O behemocie jest powiedziane, że ma ogon jak cedr. Hipopotam za bardzo nie ma ogona jak cedr, tylko taki malutki ogonek. Więc niekoniecznie to hipopotam i krokodyl, ale... Bóg, kiedy kieruje uwagę na te dwa zwierzęta, to też zadaje przy okazji nich pewne pytania. Tak? I mówi, czy można go wyciągnąć hakami albo przekuć kołkiem jego nozdrza? No, retoryczne pytanie, oczywiście nie. A czy lewiatana zdołasz złapać na wędkę albo powrozem skrępować jego język? Czy przewleczesz kolce przez jego nozdrza albo hakiem przebijesz jego szczęki? No i oczywiście to też retoryczne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć nie. Jakby Bóg innymi słowy mówi, najpierw przez te 70 pytań, ale szczególnie przez te dwa, Hiobie, są rzeczy na tym świecie, których ty nie ogarniesz, których nie okiełznasz, nad którymi nie masz kontroli. Nie okiełznasz behemota, nie okiełznasz lewiatana, nie okiełznasz diabła. Wiecie, to są... Kiedy czytamy pierwszy, drugi rozdział, to można zobaczyć ten konflikt między Bogiem a diabłem, prawda? Można zobaczyć konflikt między Bogiem a diabłem. Ludzie może, wiecie, mogą mówić, że Bóg sobie gra z diabłem o życie Hioba. Nie wiem, słyszeliście takie słowa? Że Bóg sobie gra z diabłem o życie Hioba, ale oni nic nie rozumieją, tak? To są ciężkie walki między Bogiem a diabłem. Ale generalnie, słuchajcie, jest wiele rzeczy w naszym życiu, których nie ogarniamy, prawda? Jest naprawdę wiele rzeczy, których nie ogarniamy. Nie mamy kontroli nad pogodą, nie mamy kontroli nad rosnącą inflacją, nie mamy kontroli nad decyzjami polityków, nie mamy kontroli nad pijanymi kierowcami, którzy jadą naprzeciwko nas. Nie masz kontroli nad korkami na drogach. Na mnóstwo rzeczy nie masz kontroli, tak? Pogoda, zachowania innych ludzi, ale słuchajcie, to może takie pocieszające, jest jedna istota w tym wszechświecie, na którą masz zupełną kontrolę. Tak?
To jesteś ty, tak? To nie jest twój mąż, to nie jest twoja żona, to nie są twoje dzieci, to jesteś ty, prawda? To, co możesz ogarnąć w swoim życiu. I pozwólcie, że zrobimy jeszcze taki krótki wybieg do księgi, do listu Jakuba, bo on mówi jakby te same słowa, tak? Ten sam wniosek wyciąga. On mówił tak, teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali. Tutaj Jakub pokazuje, że są ludzie, którzy chcą mieć wszystko pod kontrolą. Tak? Oni sobie planują, układają sobie właśnie wszystko w swoim życiu, chcą mieć nad wszystkim kontrolę. I są tacy ludzie, prawda? Są tacy ludzie, którzy chcą wszystko kontrolować, chcą też kontrolować innych ludzi, ale to już jest w pewnym sensie takie diaboliczne zachowanie. Tak, no bo diabeł chce kontrolować wszystkich ludzi, prawda? Diabeł chce kontrolować wszystkich ludzi. Pobudził na przykład ludzi do budowy wieży Babel, żeby władza była scentralizowana, bo wiemy, że jak władza jest scentralizowana, no to łatwiej wszystkimi rządzić i łatwiej ich wszystkich kontrolować. W Księdze Apokalipsy czytamy też o Wielkim Babilonie, prawda? O ogólnoświatowej władzy, która będzie w czasach końca, która będzie też chciała wszystkich kontrolować. Tak? Nie będzie chciała kontrolować tylko spraw politycznych, ekonomicznych, jakichś tam gospodarczych, ale będzie również chciała kontrolować ludzkie sumienia, prawda? To jakby czytamy w Księdze Apokalipsy. Tak? To jest takie właśnie ten diaboliczny duch, żeby wszystko kontrolować, żeby kontrolować jeszcze innych ludzi. I zwróćcie uwagę, że diabeł chciał kontrolować Hioba. Patrzcie, on miał takie przekonanie, że jeżeli w życiu Hioba zrobi to, to i to i to, to wtedy Hiob zachowa się w konkretny sposób, tak, że będzie złorzeczył Bogu. Taka była strategia diabła, tak, że nacisnę ten przycisk w życiu Hioba i on zareaguje w taki sposób. Wiecie, jak sobie przypominam moje młodzieńcze lata, kiedy no mam o półtora roku starszego brata i powiem wam, że przynajmniej jak jeszcze tam mieszkaliśmy razem w Częstochowie, to nikt nie potrafił tak dobrze wyprowadzić mnie z równowagi jak mój brat. Tak? On wiedział, na jakiej strunie zagrać, żeby mnie zdenerwować, tak? Żeby mnie wyprowadzić z równowagi. I wiecie, sobie tak myślę, że no, diabeł jest świetnym psychologiem, prawda? Diabeł jest świetnym psychologiem i on wie, w którą strunę uderzyć, żebyś się zachował w konkretny sposób, prawda? Jeżeli tylko ma jakąś taką rzecz w naszym życiu, tak? Że tutaj postawię cię w jakiejś stresującej sytuacji, no to może zaraz stracisz zaufanie do Boga. Tutaj na przykład postawię cię w jakimś konflikcie, to zaczniesz być wybuchowy, zaczniesz wypowiadać może słowa nie takie jak trzeba. Tutaj dzieci cię wyprowadzą tak z równowagi, to zaraz też zaczniesz na nich tam krzyczeć, wrzeszczeć. Diabeł nas zna, wie, jaki guzik nacisnąć w naszym życiu, żebyśmy zareagowali w taki, a nie w inny sposób. I patrzcie, bo w życiu Hioba, można powiedzieć, wykorzystał wszystkie guziki, które tylko miał do wykorzystania, całą klawiaturę, a Hiob nie złorzeczy Bogu. Tak? Nie zachowuje się tak, jak diabeł chce, żeby się zachował. Tak? Z niego wychodzi błogosławieństwo. Nie? Tak tego można sobie pomyśleć, czy diabeł ma w moim życiu taki guzik, który naciska i zawsze wie, że dobra, Marcin się tak zachowa, Jarek się tak zachowa. I słuchajcie, dalej czytamy w tym liście Jakuba jeszcze wy, którzy co? Nie wiecie. Nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Tak? Nie wiemy i nie możemy. To, co sobie powiedzieliśmy. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Ty nie wiesz, ty nie możesz, ale jest Bóg na niebie, który wie i może. I Hiob też to wyraził. Tak? W 42 rozdziale, w ostatnim rozdziale tej księgi odpowiedział Bogu mówiąc,
Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową, ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem? Słuchaj proszę, i ja chcę mówić, będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. No właśnie, on mówi, ty możesz i ty wiesz, tak? Ty możesz mnie pouczyć. Myślę, że to taka ważna rzecz, która wypływa właśnie z całej tej księgi. Żebyśmy pamiętali, że my nie wiemy, my nie możemy, ale jest Bóg na niebie, który wie i może. I te ostatnie słowa. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. I z tych ostatnich słów wynika bardzo prosty wniosek. Hiob nie potrzebuje znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie potrzebujemy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale to, co on potrzebował i to, co my potrzebujemy, to po prostu zobaczyć Boga. Prawda? Zobaczyć Boga w naszym doświadczeniu. I pozwólcie, że tak krótko może jeszcze nawiążę do tej mojej historii. Ja zdaję sobie sprawę, że moje doświadczenie to jest takie słabiutkie. Zdaję sobie sprawę, że wy zapewne przeżywaliście o wiele większe burze, ale to jest takie moje, przez które też miałem okazję przejść i dlatego też tym się tak krótko podzielę, gdzie to tak do mnie mocniej jeszcze dotarło. To chyba się dzieliłem tutaj, tak, że właśnie w ostatnie wakacje, kiedy byłem na kampie, zaczął mi się taki pogłębiający szczękościsk. Doszło do takiego momentu, że usta mogłem otwierać na 3 mm, więc wszystko później już musiałem w płynie przyjmować. Tam robiłem sobie takie papki nawet z kanapek. Wiecie, no to było takie też ciekawe doświadczenie. Oczywiście odbijałem się od lekarza do lekarza, od szpitala do szpitala, tam nikt za bardzo nie wiedział, co mi jest. Zacząłem sobie robić te wszystkie tomografie, rentgeny, rezonanse. I w pewnym momencie, kiedy trafiłem do chirurga stomatologicznego, on zasiał mi coś takiego w głowie, to może być nowotwór, tak? Trzeba to sprawdzić, tak? To może być nowotwór, trzeba to sprawdzić. No, ja na początku to tak lekko przyjąłem, okej, ale słuchajcie, ale no, po kilku tygodniach, kiedy to jeszcze bardziej się nasilało i właśnie kiedy, bo z tym związany też był ból, i kiedy doszło do takiego momentu, że nie mogłem spać przez ból, tak, nie mogłem spać przez ból i usypiałem akurat mojego 4-letniego syna Jeremiasza. I tak sobie, on już sobie zasnął, a ja tak patrzę na niego. A wiecie, jak człowiek jeszcze z bólu nie może spać, to przychodzą mu głupie myśli do głowy, czarne myśli do głowy. Ja mówię, Boże, i co on miałby się tak wychowywać bez ojca? I tak mi się wtedy zrobiło, wiecie, tak ciężko mi się zrobiło, tak? Że ty, wiecie, kolejne godziny gdzieś tam w nocy się płyną, a ja tak patrzę na niego i mówię, kurczę, jakby mi teraz, jakby to nowotwór było, nie wiem, złośliwy. No wiadomo, czasami to tak jest, że nowotwór to już jakiś wyrok. I wtedy tak bardzo zrozumiałem, że potrzebuję Boga. Na tamtym etapie swojego doświadczenia jakby nie miałem jeszcze czegoś takiego, że widzę Boga w tym doświadczeniu. Tak, że Bóg jest ze mną, że mam pokój, że On to prowadzi. Na tamtym etapie nie miałem czegoś takiego, ale no miałem raczej taki strach. Tak? Przeżyłem taki swój kryzys wtedy. Ale to mnie tak, właśnie ta jedna noc tak mnie doprowadziło, że muszę się upewnić, że Bóg jest ze mną. Tak? Muszę się upewnić, że Bóg jest ze mną. I zacząłem modlić się jak szalony. Tak? Zacząłem szukać Boga. I to jest też ciekawe, że pół roku wcześniej dostałem taką książkę, kupiłem taką książkę, ona taka chrystocentryczna jest, ona akurat nie jest z naszego kościoła, ale no kiedyś ją tak kupiłem, tytuł mi się spodobał, mówię, dobra. I przeczytałem ją do połowy. No i rzeczywiście była taka chrystocentryczna, tak spodobało mi się, tak właśnie tego Jezusa zobaczyłem. I po tamtej nocy sobie przypomniałem, że mam tę książkę i mówię, dobra, wrócę do niej. I kiedy zacząłem ją czytać, to wyobraźcie sobie, że od tamtego rozdziału
gdzie skończyłem, zaczął się w ogóle motyw cierpienia. Tak, on tam opisywał właśnie też Księgę Hioba, opisywał, ale generalnie tak poruszał temat cierpienia. Po tytule w ogóle nie dałoby się jakoś, nie oczekiwalibyśmy, że tam będzie coś na temat cierpienia, tak? Ale później szereg rozdziałów, prawie pół książki przeznaczył na temat cierpienia i mówię, ciekawe, pochłaniałem to jak szalony. I w pewnym momencie czytam, jak on opisuje swoje doświadczenie, że właśnie miał guza tutaj gdzieś i on tak to przedstawił, że już 6 tygodni leżał w szpitalu, lekarze nie wiedzieli, co z tym zrobić. A on czuł, że jedna sprawa, że w jednej sprawie nie ufa Bogu, że musi to jakoś właśnie przerobić z Bogiem. I on właśnie po tych 6 tygodniach doszedł w tym swoim bólu, cierpieniu do takiej sytuacji, do takiego miejsca, że w modlitwie poddał tę sprawę Bogu. I kiedy poddał tę sprawę Bogu, to w ciągu godziny wykaszlał tego guza. No oczywiście to jego doświadczenie moje potoczyło się zupełnie inaczej. Ale kiedy to przeczytałem, co było właśnie jeszcze związane tak z tą modlitwą i tak dalej, wszedł do mojego serca taki pokój, tak przyszedł taki pokój, bo jakby zrozumiałem, okej, Bóg ma to w swoich rękach, Bóg mnie prowadzi, On jest ze mną, jakby wtedy zobaczyłem Boga. To jest takie osobiste, tak? To jest takie osobiste. Możecie sobie zadać pytanie, gdzie on tam zobaczył Boga. To było osobiste. Wtedy przez wiarę uchwyciłem się Boga i od tamtej pory właśnie jak przechodziłem przez to doświadczenie, no miałem taki pokój. No może oprócz tej sytuacji, kiedy byłem na stole operacyjnym, powiem wam taką, tak na marginesie, bo ciekawa rzecz. Śmieszna trochę. Kiedy leżałem sobie już na tym stole operacyjnym, podłączali mnie tam do tych wszystkich rzeczy, prawda, gdzie tam był mój puls, prawda, to pi, pi. I słucham, jak te pielęgniarki ze sobą rozmawiają, no, że będzie cięty tutaj, gdzie jest dużo nerwów, że może ta twarz mu opaść, nie, tak sobie tam rozmawiają. Później jedna mówi, no, że to lekarka mówiła, że to blisko tętnicy i że prawdopodobieństwo dużego krwotoku. Tak. Ja wiecie, ja to słucham i nagle pi, 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 pi. A ona przychodzi do mnie i mówi, no widzę, że się pan stresuje. A ja mówię, jak się tu nie stresować, jak takie rzeczy mówicie. No ale w każdym razie to był taki może znowu moment, kiedy trochę się wystraszyłem, ale generalnie jestem Bogu bardzo wdzięczny, bo ten pokój później mi towarzyszył już do końca. I wiecie, i wtedy właśnie to tak jeszcze lepiej zrozumiałem, zobaczyłem, że nie potrzebujemy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ale po prostu potrzebujemy zobaczyć Boga w swoim doświadczeniu. Paweł tak na koniec przeczytał, napisał te piękne słowa. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. No właśnie, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Nie potrzebujemy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ale to, czego wszyscy potrzebujemy, to żeby widzieć Boga w swoim doświadczeniu. Bo wtedy, no cóż, nie wiesz, jak się to potoczy, ale wiesz, że Bóg jest z tobą. I to jest najważniejsze. Dobrze, zakończymy wspólną modlitwą. Proszę, powstańmy. Będziemy wołać do Boga o Jego błogosławieństwo. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci całym sercem za to, że mogliśmy tak zanurzyć się w Księgę Hioba.
Dziękujemy Ci za tego człowieka. Dziękujemy Ci, że chociaż diabeł z tylu różnych stron go atakował, to on nie złorzeczył, ale błogosławił Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za to, że on chociaż nie rozumiał, totalnie nie rozumiał swojego doświadczenia, to jednak przez wiarę dalej trzymał się Ciebie i nie odszedł od Ciebie. Jezu, też dziękujemy za to, że my może już więcej rozumiemy, że mamy tą księgę, że wiemy, co działo się za kulisami w niebie. Dziękujemy Ci za to i chcemy prosić, żebyśmy w tym wszystkim właśnie też mieli zaufanie. Panie, Ty jeden wiesz, co przyjdzie jeszcze na każdego z nas. My nie wiemy, ale pomóż nam trwać przy Tobie, daj, żeby nasza wiara się nie zachwiała. Daj, żebyśmy, Boże, tak lekko nie wchodzili w kolejny dzień, ale żebyśmy zawsze, każdego dnia zabiegali, żeby widzieć Ciebie, żeby być po Twojej stronie, żeby dążyć do tego przekonania, że Ty jesteś z nami, bo jak Ty jesteś z nami, to któż przeciwko nam? Panie, chwalimy Ciebie i wywyższamy w drogim imieniu Jezusa. Amen.